Pokażę Wam teraz, jak ja podłączam te włączniki ścienne tradycyjne. Tutaj mamy, odnajdę, będziemy podłączać taki czterozwierny przycisk. Muszę tylko jego moduł odnaleźć. Ok, to jest właśnie ten przycisk, on jest taki dwuprzyciskowy włącznik, czteropozycyjny, tak, i monostabilny, czyli raz, dwa, trzy, cztery, on za każdym razem wraca i tak, no i ma cztery funkcje jakby, tak. Tutaj kawałek przewodu, skrętki. Ja tą skrętkę sobie tym urządzeniem do zdejmowania izolacji właśnie do skrętki ściągam tą izolację. O, w ten sposób. I teraz tak. Tutaj stosuję taką jednolity schemat dla wszystkich włączników, tych tradycyjnych, czyli biało-niebieski to jest zasilanie masy, w sensie doprowadzenie masy, przewód masy. Pierwszy przycisk jest niebieski, później drugi przycisk to jest biało-brązowy, trzeci przycisk jest brązowy. Kolejny przycisk to jest biało-pomarańczowy i zostają nam jeszcze trzy przewody. Tu akurat one nigdy nie będą wykorzystane, ale w innych miejscach wykorzystałbym je na sygnał dla czujnika temperatury chociażby. Tak, dobra. Teraz odizoluję sobie 12, myślę, czy to 12 było. Niech będzie 12 mm. Tak. I teraz te żyły muszą zostać zaciśnięte tutaj w tych zaciskach śrubowych, ale one są tak od 0,5 mm2 powiedzmy, a to ma chyba 0,14 mm2, więc kilkukrotnie mniej. Dlatego ja wykonuję tutaj taką pętelkę, ale ona nie jest wystarczająca do tego, żeby tutaj żeby to skręcić. Ponieważ ten przewód jest bardzo cienki i bardzo słaby i po prostu w tym zacisku zostanie złamany. Przynajmniej no tak jak ja sobie to skręcam na czuja, tak? Bo nie mam wkrętaka dynamometrycznego. Więc to po prostu jest za słabe. Dlatego ja robię tego typu pętelkę i tą pętelkę wypełniam właśnie. Nie wiem, spoiwo lutownicze to się chyba nazywa. Ja to nazywam cyna. Ale cyny to ma tylko chyba trochę. Tak. Rozgrzewa. Zwykła, najtańsza lutownica, jaką w sklepie znalazłem. I teraz tak, ten przycisk to jest ten Berker właśnie One Platform, jakby się tam ktoś pytał. Myślę, że spoko są. I właśnie mają tą funkcję. Wiem, że też są z tej firmy Simet i one też w jednej serii takiej wyższej mają też taki rodzaj przycisku, więc nie tylko Berker coś takiego posiada. Tak przeważnie na internecie się pisze, że Berker albo Gira albo coś takiego, ale to nie wszystkie właśnie, niekoniecznie, bo są też właśnie innych firm, tylko w wyższych seriach trzeba poszukać. Tutaj wchodzi niby 10 mm, ja tam troszkę mniej wkładam, do końca wkładam, ale troszkę mniej. I tak, przyłączamy sobie ten, bo tutaj jest pusto, tutaj nie ma tylko tej śrubki.
Tutaj przychodzi faza, czyli u nas masa i wtedy podłączamy sobie tak jak chcemy. Dobra, już jest rozgrzane. I teraz tak. Ja biorę tą cynę. Spoiwo lutownicze. Ale tak właśnie przy ścianie to tak się średnio lutuje. Ale spróbujemy. Okej, okay, jakoś to wygląda nie idealnie, ale jest jeszcze tutaj z przodu. Pierwsze jest. Jakoś to tam idzie. Mistrzem lutowania to nie jestem. O, teraz pięknie wyszło. Właśnie taka łezka. Elegancka. Ok, tak, żeby tylko wypełnić te łezki, które tam zagięłem. Tych przewodów i teraz biorę sobie wkrętak i po kolei, tak jak mówiłem, biało-niebieski, ok, widzicie, o, tutaj się skręca. Niebieski. Biało-brązowy. Wiecie, taki przewód już ma dużo większy przekrój, przynajmniej w miejscu lutowania, tak? Bo to jednak. I cóż, zakręcam przewód delikatnie, żebym się tam schował. Tu wyginam. I delikatnie. O. Używam właśnie takiej poziomiczki, taka 20 chyba to jest, z oklejoną tutaj, ja używałem wcześniej do przyklejania płytek, powiedzmy, że czasem gdzieś tam może ubrudzone było delikatnie albo coś i rysowała mi czasem ścianę przy gniazdkach, więc ja obkleiłem taśmą delikatnie i teraz już się nic nie dzieje. Dobra, to jest przykręcone. No, można tam sobie jeszcze to spróbować. Nie wiem, chyba nie ma sensu na 4 wkręcać. I teraz to już po tej stronie tylko, po tej stronie instalacji to przyciski i ramka. Przychodzi rameczka, przychodzi tutaj taka wkładka. O. Ona się tam
dopasowuję. I już. Tak, czyli mamy włącznik tradycyjny po tej stronie instalacji automatyki domowej podłączony. Teraz idziemy do rozdzielnicy. Instalacja elektryczna. Szukamy teraz automatyka, sypialnia. Włącznik prawy. Przy łóżku i włącznik lewy. My włączamy teraz, podłączamy lewy. On jest na tym samym. Dobra, 2259, 2269. Podłączymy sobie 2259 na początek. Czyli tak. My podłączymy sobie, tu mam jeden włącznik, to podłączymy sobie drugi włącznik pod ten moduł. Także dociągamy go na samą górę. Okay, i tutaj to jest 21, 22. Także przycisk prawy, przycisk lewy. Najpierw sobie zrobię ten lewy z wami, tak jak robimy. Wprowadzam tutaj, żeby mi się to trzymało. No, też takie chyba proste. Też nie znam się na tym aż tak, ale. A, nie to. Ok, wszystkie żyły są. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jest poprawnie, także tu mamy zaciśnięte. I teraz tu nam zostaje właśnie przewód, żeby go podłączyć w to miejsce. Ale najpierw ja sobie podłączę jeszcze jedną żyłę tutaj sam i wrócę do was z dwiema. Ogólnie to są dwa te same przyciski, tak naprawdę po prostu są one w dwóch różnych lokalizacjach, tak? I ja po prostu podłączę je do jednego wyjścia cyfrowego, znaczy te pary przewodu, pary żył, do tych samych wejść cyfrowych, żeby no nie marnować niepotrzebnie, bo to jest to samo. Powiedzmy. Też bardzo delikatne są te przewody.
i podłączam je zgodnie tutaj z tym, co jest napisane, czyli pierwszy to jest COM, czyli tam masa GND tutaj do pierwszego gniazda. Masa to było to. Ok, czy to jest za długie, trzeba skrócić. Później mamy niebieski. I tutaj te zostają wolne. Tak. Możemy je tam jakoś. I podłączone. I teraz tak, co się dzieje? Tutaj mamy gniazdo COM GND, czyli masa idzie sobie tym biało-niebieskim przewodem do tutaj i tutaj, idzie na włączniki i tam, jeśli zostanie sygnał zwarty, włącznik zostanie zwarty, to wraca sobie tutaj tymi kolorami na poszczególne wejścia cyfrowe. Co można sprawdzić, ale nie sprawdzimy tego na tamtych włącznikach, bo niestety nie mam tyle przewodów, żeby to sprawdzić w ten sposób tak daleko. Ale sprawdzimy sobie tutaj na innym przewodzie i na innym włączniku. Tutaj na tym, który mam. Prąd stały. Tak, zobaczmy sobie, tu może ustawimy. O, tak. I teraz mamy tutaj między neutralnym i neutralnym mamy 0, tak? Więc się upewniamy, że to działa między neutralnym i neutralnym. O, zobaczę jak przyłożę. Dobra, mamy prawie 0. Tu mamy minus 7 V między tymi, tak. Minus 6. Minus 6 prawie, ok. I teraz, aha, to dobra, nie, na tych nie zmierzymy. Zmierzymy na tych, ok. Czyli tu i tu. Mamy też tam 0,22 powiedzmy. I tak, tu przycisk mamy pierwszy, to jest minus 5,71. I teraz ja tu będę trzymał i wciskam przycisk i się robi 0, tak? Czyli jest zwarcie do masy. I masa sobie przechodzi tutaj do tego właśnie
do tego wejścia cyfrowego. Drugi przycisk. 0, trzeci przycisk. 0 i czwarty przycisk. 0, ok? Także właśnie w ten sposób to działa. Także mamy pewność, że to działa. Można sobie w ten sposób sprawdzić, aczkolwiek no będzie trudno na odległości, tak? Bo musiałbym mieć tutaj no trudno by mi było, bo nie będę miał jak zobaczyć, nie będę miał jak kliknąć, nie? Musiałbym mieć kogoś do pomocy. Tak, więc no, podłączyliśmy właśnie razem ten włączniki, dwa tradycyjne w sypialni. Nie było to nic trudnego. No i tyle. Tak to właśnie wygląda. Teraz ja już tylko tutaj w dokumentacji sobie zaznaczam, do jakich gniazd podłączam te dane tutaj włączniki, żebym potem wiedział. Dwadzieścia sześć i 29.